Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Fraszek i chciałam dzisiaj pokazać Wam, jak zrobić bukiecik w papierowym kubku z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka. Potrzebne materiały. Patyczki do szaszłyków, kolorowa bibuła, sznurek papierowy, gąbka florystyczna, papierowe kubki, przywieszki, wstążeczki, sznurek lniany do zamontowania przywieszek. Zaczynamy od tego, że obklejamy nasz papierowy kubek sznurkiem papierowym. Przy pomocy kleju, najlepiej magicznego, smarujemy sobie nasz kubek i w koło oklejamy sznurkiem. W ten sposób. Ta czynność zajmie nam najwięcej czasu. Ale jeżeli macie fajny papierowy kubek, nie musicie tego robić. Mój kubek ma ananaski, więc ja go postanowiłam obkleić, żeby wyglądał jak koszyczek wiklinowy. Dobrze. W ten sposób oklejamy cały nasz papierowy kubek. Ponieważ ja swój kubek przygotowałam wcześniej, więc wykorzystamy ten przygotowany przeze mnie wcześniej. Okleiłam kubek. Następną rzeczą, jaką robimy, docinamy sobie gąbkę florystyczną na kształt naszego kubeczka. To również przygotowałam wcześniej, ale pokażę Wam, jak to zrobić. Przykładamy kubek do gąbki. I docinamy po skosie, ponieważ nasz kubek jest węższy na dole. O. Dobrze. Po przycięciu umieszczamy gąbkę w kubku. Najlepiej, jeżeli jest to dosyć ciasno, nie będzie nam się nic ruszało. Teraz pokażę Wam, jak zrobić kwiatki. Ja je też przygotowałam wcześniej, bo jest to dosyć pracochłonne, więc pokażę Wam, jak wyglądają kwiatuszki. A teraz pokażę, jak je zrobić. Bierzemy patyczek do szaszłyków, łamiemy go w połowie bądź przecinamy. Szykujemy sobie pasek bibuły mniej więcej szerokości 1,5 cm i zaczynamy go odwijać od góry. Smarujemy patyk klejem i owijamy. Na górze robimy jakby taki pręcik z bibuły, który nam będzie blokował płatki. Jak zrobimy taki grubszy wałeczek, o, to znowu smarujemy klejem, żeby nam się to wszystko nie rozwaliło. I jedziemy ze skosa tak w dół, owijając cały patyczek. I musimy sobie przygotować kilka takich pręcików, w zależności od tego, ile kwiatków sobie zaplanujemy. Tak wyglądają nasze... I na końcu również używamy kleju. I tu już mamy przygotowany patyczek. Teraz przygotowujemy sobie 6 mniej więcej kwadratowych kawałków bibuły tej wielkości. Składamy po 3 razem na 4 części i wycinamy ćwiartkę koła. Później docinamy, ale nie do końca, tylko tak mniej więcej do połowy, te brzegi, gdzie jest bibuła złożona. Następnie nacinamy płatki. Tak robimy sobie tu po 3, czyli 2 razy tak samo na jednego kwiatka. Mamy wycięte. Drugą czynnością, jaką robimy, mamy tutaj od spodu jakby takie listki zielone w każdym kwiatku. Do tego celu bierzemy 2 kwadraty. Tak samo składamy, tylko składamy na 8 części w tej chwili. Na pół,
na 4, na 8. I to robimy w formie takich listeczków. O. Także nacinamy sobie tu czubek, żebyśmy mieli jak przełożyć nasz patyk. I składamy w tej chwili naszego kwiatka. Mamy pręcik. Pręcik sobie smarujemy tutaj na wysokości, klejem na wysokości tego zgrubienia. I przekładamy nasze 6 kawałków bibuły, tych kolorowych najpierw. I 6. Do samej góry. Ponieważ jest tam klej, więc formujemy z tego kwiatka. Po uformowaniu kwiatuszka znowu go oklejamy od dołu. Klejem smarujemy. I zakładamy sobie te dwie części naszej zielonej bibuły z listkami. I przyklejamy o, tutaj. W ten sposób robimy sobie kwiatuszki. Ja sobie mówię, przygotowałam wcześniej, więc tutaj kładę kolejnego kwiatuszka. Teraz biorę nasz kubeczek papierowy. Docinam kawałek wstążeczki, na której powieszę przywieszkę. Przygotowałam sobie 3 przywieszki. Przygotowałam przywieszkę dla dziadka, dla babci, ponieważ nie każdy ma obydwoje dziadków, więc jest również przywieszka dla babci i dla dziadka. W zależności od tego, którą wersję sobie wybierzecie, możecie zrobić samodzielnie napis, bądź poprosić rodziców o wydrukowanie napisu. Wiążemy sobie na kubeczku kokardę. Później jak powkładamy kwiatuszki, to będzie nam trudno zawiązać kokardę, więc teraz to robimy. O. Ładnie wyglądała. Nie za dużo, ale mocno ją ściągamy. Jak ją ściągniemy, możemy ją przykleić do kubka. Zacinamy sobie po skosie naszą wstążkę i montujemy przywieszkę. Ja wybiorę przywieszkę dla babci i dziadka. Podkładamy jeden z tych sznureczków pod to naszą wstążkę. O. Wiążemy ją na wstążce, żeby była taka. Jakby na supełek. To, że jest dodatkowy sznurek, nie przeszkadza. Możemy albo go obciąć, albo po prostu zrobić tak na dół. Zaklejamy, żeby się nic nie rozwiązało. O, mamy nasz kubek z przywieszką. I w tej chwili układamy nasz bukiet. Możecie użyć różnokolorowych kwiatów. Jak również możecie zrobić kwiaty w jednym kolorze. To już zależy od Was. No może tutaj zrobimy innego. No. Możecie bardziej je powbijać, te na brzegu, w środku, wyżej. I tak wygląda gotowy bukiecik z okazji Dnia Babci i Dziadka.